No, że są rzeczy, w których głos samych obywateli ma olbrzymie znaczenie jako przedmiot umowy społecznej. Na przykład gdyby był moment konstytucyjny, to ludzie, nie warto w panelu dyskutować o modelu śmigłowca. O wielu rzeczach nie warto rozmawiać, bo to kompletnie nie ma żadnego sensu. Natomiast myślę, że w wielu kwestiach, to znowu jest taki jedna z mitologii założycielskich, o jak Zeus klei człowieka po tych wszystkich tych i wysyła tam takiego Hermes tam biega po prostu na tych. I tam jest taki moment, że wraca ten Hermes, trzeba to sobie wyobrazić i pyta, no dobra, co mam zrobić z talentami? I Zeus mówi, no te powinny się rozrzucić różnie, no bo to nie ma sensu, żeby wszyscy byli lekarzami, architektami albo coś tam. Mówi, to jest naturalne. A później pyta, co mam zrobić? I ja nie znam Greki, ale to te tłumaczenia, które pojawiają się w rodzaju prawo i przyzwoitość, prawo i sprawiedliwość, różne tam pojawiają. I mówi, to rozdziel porówno. I że jest taka pierwotna w nas kompetencja, która jest kompetencją tego, czy rzeczy są prawe, czy nieprawe i tak dalej. W tej kompetencji głos profesora jest tak samo, znaczy to jest coś, co jest właśnie przedmiotem takiej bardziej, nie wiem, pewnej normy społecznej, aksjologii. Wydaje mi się, że jest wiele rzeczy, w których eksperci mogą nam trochę pomóc, mogą odpowiedzieć na pytanie jak, ale nie odpowiedzą na pytanie czy. I te umowy społeczne, uważam, nadają się do form paneli, że musiałbym jako człowiek, który się tym zajmuje od lat, pierwszy taki eksperyment uczestniczyłem w 2002 roku, ale to było w Stanach, w tym tak zwanym sondażu deliberatywnym Fishkina. I tutaj musielibyśmy mieć w technikalia, co ja myślę o polskim wersji panel, coraz mniej, chociaż myśmy robili, także jako stocznia robiliśmy w Warszawie panel klimatyczny. Trochę jestem sceptyczny, albo może inaczej, nie jestem pewien, czy, bo to jest pod tą nazwą kryje się bardzo dużo. Od takich rzeczy, jak nie wiem, robią Brytyjczycy, że to po prostu to jest powtarzalne badanie opinii publicznej. Nie ma żadnej deliberacji, tylko ludzie wiedzą, że raz na kwartał władze ich zapytają, co sądzą o nowej linii tramwajowej, ale są to cały czas ci sami ludzie. Inne panele to są te, które są u nas, to znaczy jednorazowo powołane, którego werdykty mają być wiążące dla władzy. To jest ten model, który często się pojawia. Ja uważam, że tam jest pewien strukturalny włos. To znaczy, gdybym ja był władzą, bardzo trudno by mi było, to tak jakbym swoim dzieciom powiedział, że kupię wam pod choinkę wszystko, co to dostanę w liście, bez względu na to, co tam będzie. Bardzo trudno stwierdzić to a priori. Ja bardzo wierzę w te panele, które, no choćby ten wariant irlandzki, bo to też trzeba wiedzieć, że to jest, ja go nazywam panelem wielokrotnego użytku. To znaczy, że jest jakaś grupa osób, która, i to jest w Polsce absolutnie wykonalne, która regularnie jest pytana w ważnych kwestiach publicznych, i rozpatruje to, ale rozpatruje nie co ja bym chciał, tylko rozpatruje opcje, bo moim zdaniem to jest prawdziwym taką naturą, powinno być takie, że eksperci, NGOsy i tak dalej mówią, możemy zrobić to lub tamto. Tu są konsekwencje takie, tu są konsekwencje takie. Możemy o tym rozmawiać, na koniec ludzie muszą zrobić to, co w polityce jest najtrudniejsze, czyli wybrać. A często to nie są dylematy, tylko nawet trilematy. Znaczy, jakby to było takie łatwe, to ty i ja może moglibyśmy być politykami. To są super trudne decyzje. Jest komfortowo mówić, że nie chcę tego, tego, tamtego, ale na koniec musisz się zmierzyć z tym. I mi się wydaje, że tutaj w ogóle ta cała kwestia reprezentacji przez losowanie, pomijając to, że ma bardzo długą tradycję, no bo ona dotyczy, my nawet nie wiemy jak daleko, bo ona sięga dalej niż Grecja. Ona jest znacznie wcześniejsza jeszcze, no już nie mówiąc o miastach włoskich i tak dalej, i tak dalej. No i teraz bardzo dużo krajów, ja uważam, że to jest jakieś rozwiązanie, bo ono choćby pozwala, po pierwsze, dopuszcza do polityki, w tym rozumieniu, ludzi, którzy nie chodzą na wybory, bo nie, tak bardzo nie wierzą w system przedstawicielski, bo już po prostu wiedzą, że i tak to nic z tego nie wyjdzie. Sprawczość. Na przykład w Stanach, które Stany mają bardzo niski wskaźnik tego electoral vote, a o tym lokalnie rozmawiają. No a drugi jest taki, że przynajmniej nie dyskutujemy, czy zaprościliście tamtych. Bo my tak cały czas myślimy o naszych bańkach, natomiast no, tam w ogóle takiej dyskusji nie ma. To znaczy wylosowałeś i rozmawiamy, więc ja jestem bardzo silnym, nie wiem, nie mam żołnierzy, jak nie posiadając tych zasobów, jakie, nie wiem, miał parlament irlandzki, czy prezydent Macron, czy generalnie rząd ma tyle pieniędzy, żeby ludzi zaprosić na wiejską i powiedzieć, dobrze, przez kilka tygodni to wy będziecie tam siedzieć, no to nie wchodzi w grę. Ale ten wariant obywatelski moim zdaniem jest osiągalny i powinniśmy wrócić do tego.